Hej kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Jurassic World Evolution. Kochani, no cóż, teraz w tym odcinku zdecydowanie będzie trzeba skonfrontować Indominusa, Spinozaura, Ceratozaura i T-Rexa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Taki jest plan. No i jak i również kolejne ekspedycje, kolejne dinozaury. Kochani, tak więc serdecznie was zapraszam do oglądania. Park uważam za otwarty. No, witam was kochani z powrotem w parku. Tak, w poprzednim odcinku na samo zakończenie wysłaliśmy właśnie Dr. Quinn do Brachiozaura i już zmierza. Już zmierza, gdzieś tu będzie. No, a jak... Jedzie. Jest gitara. Dobra. Kochani, tak więc tak wygląda nasz park. Dobra, tu mieliśmy przetransportować kolegę. Ale zanim to nastąpi, jeszcze chciałem właśnie wtedy zrobić Indominusa, nie? Dobrze. Tu robimy Indominusa i Tyranozaura. Będzie ich czwóreczka. Ojojoj. Mamy już dwa chory dinożarły. A gdzie jest drugi? Tu jest drugi. Dobra, a gdzie jest? Tu jesteście. Dobrze. Dobrze, że jedziecie. Bo drugi brachiozaur też nam zachorował. No. A jak zwierzaki są chore, to nie jest fajnie. Chociaż wiecie co? Może ja sam wezmę. Zacznę leczyć. Ciao. Dobrze, że te dinozaury są duże. Nie ma problemu z ich leczeniem. Trafię? Chyba nie. Dobrze. Steguś, gdzie taki... Jakiś ty się szybki zrobił. Oho. Poszło. Przyje. Nie trafiłem. Teraz trafiłem. Teraz tu. I w nogę. Bardzo ładnie. Jedziemy. Cholera, chorujecie jeden po drugim. O to nie wiem, to jest jakaś zaraza długo szyich. I w dupę. Oho, ogonem dostałem za to. Dobra, mamy dziada. Chyba będziesz zdrowy. Gdzie? Zabrakło mu. Steguś, nie ochraniaj go. Bo to tylko dla jego dobra. Żyż. Dobrze, sztorm sztormem, ale najpierw trzeba uleczyć. Bardzo ładnie. I o to tu chodziło. Teraz wszystkie sheltery trzeba by pootwierać. Proszę nie panikować, tylko się schować. Bo tu lada moment będzie deszczyk. Dobra, deszczyk deszczykiem. Ale musimy robić te ekspedycje. Tak, czy my tu jeszcze... Dobra, gigantozaura trzeba do końca zrobić. Pentaceratops. To pewnie jakiś ala triceratops. Ojoj.
prądu. No wiesz ty co? Twister na elektrowni. No przegieli pałę. Rzekłbym, że to przegięcie małe. Wszystko mi zepsujcie, no dosłownie wszystko. A jak? Nie no, ja nie wiem, ta walka z żywiołem to jest... Okej, no nie wiem o co tu chodzi, ale niech będzie. Ciekaw jestem, jak długo to tornado będzie się utrzymywać. No, tu miało być pięknie, a tu prądu brakuje. Dobra, damy radę jakoś, nie? Dobra. Tu jest już repairing zrobiony. To właśnie o to tu mi chodzi. Ale przy tym wietrze, no, trzeba przyznać, że nie jest łatwo. A co tu jest zepsute? Dobra, prądu braknie. Już pojedzie. Już po? Bo jeśli tak, to ja bym się cieszył, ale nurtuje mnie tylko ten brak prądu. Dobra, tu już możemy zamknąć. Dobrze. Tu mamy, okej. Walka z żywiołem, jaka była, taka była. I gdzie to tam było jakieś... jak to... Yuliangzi, tak? Formation. Dobra, szukamy Yuliangzi. Yuliangzi. Ci, ta, coś tam. Dobra, niech będzie. Okej, i fosil, kochani, mamy fosil, jest, no i tu już będzie oczywiście na sprzedaż, bo tu już posiadamy te pewne, tak jest, dobra, jeden zostawię, tak, w razie czego, ale w sumie dobra, 10 sekund, to już nawet nie muszę wyłączać tego obrazu. Zaraz zobaczymy tutaj, czy to będzie właśnie to. Okej, no i tu już jest seteczka, także jest git. I go to small power station, okej. Small power station is here. To jest here i to będzie here, jak już mamy takie trzy podpunkty. Dobrze. Dobra. A teraz robimy to, co mówiliśmy, że zrobimy. Tak więc uśpić trzeba Ceratozaura. U niego jest wszystko ok, tak, tylko z tym żarciem nie do końca. A jak to idzie tutaj? A prądu nie ma. No tak.
A z braku prądu nie robią się dinożarły. Dobra. To skoro one się nie robią, to na razie. Na razie abort. Dobra. Tam coś jest, ale. A to jakiś masturbator, tak. Ale ja bym stawiał. Tu jest ceratozaur tylko. Ja bym stawiał na jakiegoś drapieżnika najchętniej. O, tu są spinozaury. Bardzo ładnie. Tak więc skoro tu są spinozaury, to będzie wesoło. Proszę bardzo, jesteś ty, bardzo ładnie. Tak, czyżby prąd już tak zrobiony, tak? Już T-Rex się robi, Indominus też. Aha. Okej, okay. Jak to wygląda? Roślinożercy w panice? Nie do końca. Ten się kręci. Dobra, żarcie odnowione. To teraz bardzo prosimy, tak. W sumie najlepsze jest to, że ja to odnawiam, nie wiem po co, bo tych wysokich to ja tutaj nie posiadam. Są tu. Coś trzeba odnowić, tu coś jest. O. No i dobra, niech odnawia wszystkie zasoby żarełka. Szkoda, unlock jak unlock, ale żeby po prostu tylko nazwy pokazali, co to jest. Bo tak to człowiek by przynajmniej wiedział, jakich dinozaurów może się spodziewać. A tu dupa. Że tak powiem, kochani. Go to fossil. No i dobra, to mamy, to sprzedamy. Tego nie mamy, to zrobimy. No. Spinozaur to tak, to. Aha. No proszę, jakie piękne. Genomiszcze. Przecież ja będę miał 50% od ręki. Tego spinozaura to po takich ekspedycjach to raz, dwa i zakończona impreza. Gdzie jest nasz ceratozaur? Tu się kręcisz. Jak głodnieje, no. Głodnieje powoli. Dobra, skoro kolega nam głodnieje. Nie, na razie mu nie damy nic. Chociaż dobra. Bo tu już dużo nie zostało, żeby wziąć. Wypuścić te dinozaury. Właśnie, tyranozaura już byśmy mogli. Ale dobra, no czyli to jest dobry moment, żeby go uśpić. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobry moment. Research. Czy my mamy jakiś research do zrobienia? A, medical. No to w ten, tu już mamy wszystko. I tu nie mamy nic. Tutaj ciągle, żeby móc coś ulepszać, musimy wykonywać zadania. Ja powiem szczerze, że ja poproszę nowy kontrakt. I tu mamy na razie medyczny.
this new contract should be a cakewalk, right? Sauropelta. No i to jest problem, bo mamy Sauropelta, a ja nawet nie wiem, co to jest Sauropelta. I w ogóle, czy... No właśnie. Proszę mi pokazać, czy tu w ogóle gdzieś będzie jakiś Sauropelta, bo... Może być tak, że tych ekspedycji jest Sauropelta. Dobra. To muszę lecieć na Sauropeltę. Bardzo dziękuję. Dobra. Jest bardzo ładnie. Dobra, pokażcie mi, czy ceratozaur już śpi. Śpi jak słodko. Dobra, jak to wygląda tutaj? O, trochę jeszcze. Dobrze. Dobrze, dobrze. Dobrze, na razie nie wypuszczamy jeszcze T-Rexa, bo chcemy, żeby to wszystko fajnie wyszło. Okej. A gdzie jest spinek? Halo? Tu jest. Oho. Trafił na kozę. Proszę bardzo. Łyknął całą na raz i zadowolony, nie? Dobra, skoro jest taka możliwość, o, spinozaur dostępny, na to wychodzi. Proszę, czy mam tu... Okej. Co my tu mamy? Sauropelta. Aha, to ty jesteś Sauropelta. Spoko. No i dobra, no to trzeba wysyłać dalej tę ekspedycję, bo... Inaczej to nie będzie, kochani. Inaczej to nie będzie. Dobra, jak tutaj? 87%. Czyli myślę, że jak będzie 90, to... No to wolno idzie, także jak będzie 90, to mogę wysyłać transport. A żeby ceratozaura zacząć transportować. Tak. Zdecydowanie. Dobra, działamy z tematem. Działamy z tematem. Otóż to damy go tutaj, co by nie było zbyt dużego zdziwienia. Dobra, jak będzie 96, to mogę wypuszczać tyranozaura. Tak to będzie tutaj wyglądało. No, roślinożercy raczej tutaj nie będą mieli lekkiego życia. Dobra, to wypuszczamy tyranozaura. Wyskoczyło tam 96%. Jest i bestia z piekła rodem. Mój ziomek.
Tak jest. Krzyknij. Bardzo ładnie powiadomił wszystkich, że już jest. No i okej. I proszę bardzo, Indominus. O to tu chodziło. O to właśnie chodziło. Proszę bardzo, dwie bestie. Czyli będziemy mieli cztery duże drapieżniki. Trzy, powiedzmy, w miarę naturalne. No i hybrydę. Hybrydę Velociraptora z Tyranozaurem. To jest monstrum. Tak więc proszę bardzo, Tyranozaur już on spokojnie żyć nie może, nie? Proszę bardzo. O, pokazał się Indominus. Chyba wylądował nam. Nie, jeszcze nie wylądował. Właśnie ląduje. Także tu będzie wesoło. Aha, ten się już przygląda na Ceratozaura, tak więc tu już wiemy, że będzie wesoło. Dobra, Tyranozaur zabił Torozaura. Bardzo proszę, Ceratozaur już jest. Dobra. Trzeba się szybko pozbyć zwłoków. Zwłok. O, proszę. Zaczyna się Indominus kontra Spinozaur. Kochani. Indominus zaatakował pierwszy. Z tego co widzę. No, Spinozaur nie pozostaje mu dłużny. Zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tego oto pojedynku. Na razie nikt. Na razie nikt, czyli wszystko się rozstrzygnie. Wszystko się jeszcze rozstrzygnie. Proszę, Tyranozaur i Ceratozaur z jednego korytka jedzą. Jak słodko, nie? Dobra, Indominus musi odejść, musi się trochę podleczyć, zresztą Spinozaurus to samo, nawet trochę bardziej niż Indominus. Właśnie, Indominus sobie podje. Dobra, to jest tak blisko siebie i nic. Dobra, kochani, skoro tak to wygląda, to ja długo nie myśląc wyślę kolejne ekspedycje i zajrzę tutaj, co tu się dzieje. Dobra, Kasiory jest, wiecie co? Ja tutaj miałem zrobić jeszcze dwa giganto, o właśnie, gigantospinozaury w takiej standardowej formie. O, taki był plan, nie? I gdzie byście się rozplenili? Tu jest T-Rex, tu jest Spinek, tu jest Indominus. Aha, tu jest Ceratozaur, okej. Czyli wszystko ma jakiś tam swój porządek rzeczy. O, proszę. Czyżby rewanż? No, chyba na to wygląda, że mamy rewanż. Spinozaur już oberwał, ale nie pozostaje dłużny.
Dobra. I co teraz? Ten konflikt musi się w końcu jakoś rozwiązać, kochani. Także jak się rozwiąże? Czy któryś znowu zdezerteruje, jak myślicie? Oj, ceratozaur, znaczy spinozaur już się słania. Spinozaur już się słania, tak więc... No tak. Tyle czasu królował. Królował na tej wyspie, ale to już koniec. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Indominus. Indominus pozbył się spinozaura. Tak więc były cztery duże dinozaury w zagrodzie. Kochani, zostały trzy? Trzy. Tak, zostały jeszcze trzy. No w tym momencie Indominus nie ma za bardzo większych szans w walce z kimkolwiek, bo... O proszę. No ale tak, Indominus jest maszynką do zabijania, co udowadnia nam nie raz, nie dwa. Na poprzednich wyspach również to udowadniał. Wiecie co? Nie lubię, jak ktoś ma nierówne za bardzo szanse. Może my przy okazji byśmy... O. Tak to zrobimy. Może się zdąży, może nie. Proszę. Kolejny Gallimimus. Został zaciukany. I to tak bez ostrzeżenia. Mówię, Indominus to on rzuca się na wszystko, co się rusza. Ma z tego niezłą frajdę, jak widać. Także... O, tu już są wszyscy zaniepokojeni. Koło siebie chodzą, napięcie rośnie. Dobra, Indominusowi już trochę lepiej, ale to jeszcze nie to. Także tutaj koledzy go trochę podleczą. Póki co. Mam cichą nadzieję, że to coś da. Aha, już dało chyba. Co? Koza? Koza. A w końcu coś zjadł, nie? No, także jest ok. Co? Tu chyba nie mamy nigdzie innych zwłok? Nie, nie mamy. Dobrze, że jesteśmy tutaj. Od razu trzeba spojrzeć. Wiecie co? Powiem wam szczerze, że tak jak patrzę na tą grę, no gra ogólnie mi się podoba, no chociaż... Po jakimś czasie zaczyna już troszeczkę nudzić, nie powiem. Zaczyna nudzić ze względu na tą powtarzalność. Że w sumie bez przerwy robimy to samo. I to jest minus tej gry. Okej, no jest nowa wyspa. Są niby nowe dinozaury, jako tako. Ale to jest wciąż powtarzalne, wciąż to samo. Także kochani, wypuszczamy tutaj gigantospinozaura. Bo trzeba przyznać, że te ogromne kolce po bokach robią wrażenie. Robią, naprawdę robią. Spinosaurus.
Not as large as its cousins, but with impressive shoulder spines, clearly for defense. Także wypuszczamy dwa. Go to fight. Oho, mamy fight. Proszę, ale kto z kim? Spinozaur z Indominusem. Czy Ceratozaur, przepraszam bardzo. No to idealny moment. Powiem wam szczerze, kochani, idealna walka na zakończenie. Na zakończenie odcinka. Indominus, moim skromnym zdaniem, może mieć potężny problem tutaj. No bo cóż. Aha. Czyli jednak nie. Tym razem nie zakończymy tej walki. Aczkolwiek, kochani, no to już będzie walka rozstrzygnięta w następnym odcinku. W następnym odcinku, na który ja was bardzo serdecznie zapraszam. Bardzo serdecznie was zapraszam. Będzie on już jutro o 16:30 standardowo. Standardowo, kochani. No i cóż, zapraszam was również na mojego Instagrama. Tak samo zachęcam do zostania moim patronem. Linki do wszystkiego znajdziecie w opisie filmu. A teraz powoli, nawet nie powoli, a już teraz, się z wami żegnam, kochani. Tak, żegnam się z wami. No i trzymajcie się ciepło i do zobaczenia jutro. Na razie, hej!